Cześć, siemanko, witam was serdecznie na kanale Family Gry w Need for Speed Unbound. Dzisiaj już wyjechaliśmy sobie z garażu porą nocną, tak wypadło. I na dzień dobry jadę sobie na driftik. Mam nadzieję, że tam wszystko dobrze pójdzie i podriftowane będzie. Tam widzę, już policja jedzie. Mamy neonik, aczkolwiek słabo go coś widać. Coś tam błyska, ale bez szału. Okej, przede mną też jest policja. Warto byłoby zwolnić, żeby się nie wdawać, wiecie, na dzień dobry z nimi w pościg już. Ostatnio się świetnie bawię, muszę wam się przyznać, w tym Need for Speedzie w Unboundzie, ale na... Chwalnie. Na multiku. Bo, no wiadomo, tutaj na tym singlu, na tym fabularnym trybie to gram tylko dla was na odcinkach podczas nagrywania. A tak bawię się na multiku. Doskonale się bawię, szczególnie w trybie ekipy. Natomiast jeżeli będziecie chcieli i będziecie chętni, to możemy sobie ogarnąć jakiś zlocik na multiku czy coś i razem się pobawić na jakimś streamku na przykład. Mogłoby być całkiem przyjemnie. Dobra, odpalam furkę i tu mamy dwie opcje. Jest rozruba, którą też spróbuję zrobić, naliczyć. Tam do 3400 do wygrania bez wpisowego. Natomiast tu jest 3 koła wpisowego, no i w nagrodę jest 7,5, więc... Zobaczymy, jak to pójdzie. Wyzwiemy sobie go. Dobra, na 500 go wyzwiemy. I jazda. Jazda, jazda. Kurczę, mogłem w sumie wyzwać wszystkich, bo to będę w drifcie leciał, zapomniałem. Nie skupiłem się po prostu, ale dobra, dam sobie radę. Radę, ja bym sobie tylko jeszcze... Sprawdził. Pewno. Nie, no bank się nagrywa. Dobra, mniejsza o to. No wiecie, na OBS-ie nie mam podglądu, nie? Nie lubię tu nocą jeździć. Dla mnie nocą jest w tym Need for Speedzie tak jakoś megastycznie, kurczę, ciemno. Jaki mam wynik? O, jaki mam słaby wynik na tą chwilę. A 700, muszę 45 zdobyć. No może się uda, zobaczymy. Bardziej bujam na boki, nie? Jak driftuję, to driftem tego nazwać nie możemy, no ale dobra. Powiedzmy, że nie ma tragedii. Ale mogłoby być zdecydowanie lepiej. Tyk, po bandzie wszystko. Drugie okrążonko, 6 koła, dobra. Mało. Bardzo mało. Tam prosto, ciekawe, jakbym pojechał, to pewnie by mi nie zaliczyło, cofnęłoby mnie, nie? To mocno niepotrzebnie chyba na ręcznik wchodzę. Powinienem sobie stuknąć hamulcem. Widać, nie? No jeżeli będę powtarzał, no spoko. Pierwsze koty za płoty. Będą na razie i tyle. Bez rozgrzeweczki sobie podbijam. Że pierwsze, że tak powiem, wyzwanka traktuję... Wow! Jako rozgrzewkę bardziej. Nałodzić do przodu. Dobra, mamy ostatnie okrążonko. Jak tam nabiłem? Ale malutko. Czuję, że będzie powtóreczka. I mało, powiem wam, efektowne zakręty, żeby tutaj coś fajnego podziałać, nie? Cały czas, kurczaki, jestem ostatni. No to nie, no to będziemy powtarzać na bank.
żeby się nie machnął i dobrze kliknął, nie? Jeszcze pominąłem punkt kontrolny, shit! Tego z trzeciej pozycji to raczej chwycę, ale nie, kurczę, nie jest to dla mnie w żaden sposób satysfakcjonujące. Nope. Ponawiamy. Łyczek kawy. Ja jazda. Pełne skupienie. W obliczu mym się maluje. Ale zaliczyło mi brameczkę, to dobrze. Wydaje mi się, że teraz już mam lepszy start niż poprzednim razem. Zrobiliśmy drugie okrążenie. Kurczę, było blisko, mogłem pisnąć, żeby to mnie zahaczyć i byłyby na pewno premiowe punkty. To odległość czy coś. Te przeszkody blisko. Tam 30 koła nie dobiłem, zobaczymy jak pójdzie tym razem. A też szału nie ma na razie. Nie to autko, niedostosowane, wiecie, do ślizgów niestety. Też będzie słabo. Słabo, wciul. Ech, jakby się chociaż drugim udało dojechać, to by było super. Ta jedna próba będzie, słuchajcie, do trzech razy sztuka. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Poszło mi lepiej niż poprzednio, ale dalej. Drugi dojechałem. 5000 mi zabrakło na pierwsze miejsce. O! Dobra, biorę to. Obława od razu jak wysoko. Ale biorę to. Satysfakcjonujący jest to dla mnie wynik. Co ja muszę z powrotem jechać w to samo miejsce? Okej, okay, Fury Ridera, duża kaska, bez kierowcy, nagrody zero, ale okej, okay, polecę sobie tam, jeżeli później tu wrócę na ten wyścig. Hej, tu Justicia, jesteś w okolicy? Podrzucić cię? Tak, i to szybko. Idę. O to chodzi, nie? No na bank, to nic więcej się nie pojawiło, więc lecimy tam. Dobrze, nie ma monotonii. Hej, to ja. Słyszę, Ryder. Czyli nic nie widzę, ciemno dla mnie, za ciemno. O, no co ty, szefie, jeszcze się zarumieni. Serio, Marku, jak pokonamy ludzi, którzy nam to zrobili, będziemy wiedzieć, że zrobiliśmy to jak trzeba. Dzięki, miło to słyszeć. Musiałem ci to powiedzieć. Pogadamy jutro. Skitu, te noce dla mnie są tak ciemne. 15? Lepiej jak kret jestem. W jednej kawalerce? Nieźle. Ale wróćmy do tematu. Siema, Lakeshore.
Porozmawiajmy o najnowszej. Ja mam czas w ogóle, że tam dojechać. O wyścigach ulicznych. Moim zdaniem ona nie ma prawa nikogo osądzać, skoro sama przekroczyła prędkość w strefie szkolnej. Może już czasem policja zaczęła się przyglądać skorumpowanym kryminalistom biegającym po ulicach, a nie ludziom, którzy szybko po nich jeżdżą. A, choć w sumie ona też jechała autem. Wiecie, o policja. Co chodzi, ludzie. Shit, mur. Przekroczyła prędkość w strefie szkolnej? To hipokrytka. Namierzą mnie? Namierzyli mnie, kurna, nie odbiorę go. Ściganego kierowcę w Subaru. Uwaga, mamy zgłoszenie o podejrzanym pojeździe na Southland Drive. Dobra, jest ucieczka. Zdajmy te węgę i chodźmy na pizzę. Wyskoczę przez to. Iiiit! Patrol nie bierze już udziału w pościgu. Chciałem go wyeliminować, ale wyszło. Tak mnie dwa radiowozy ścigają, więc nie ma lekko. Chwalić to, że mam zaryzykowane te 7 koła, ale ja tu mam do odebrania justicję. Źle skręciłem. Fuck! Jeszcze radiowóz. Ja pierdziela, żebym sobie to zrobił. Bo to nie tak miało wyglądać. Ale ja ślepy jak kret jestem, ja tu w nocy nic nie widzę. Ech. Dobra, lecimy pod prąd, może się rozbiją o coś, o kogoś. Dobrze by było. GPS włączył mnie, to trochę, nawet bardziej niż trochę irytuje. Poważył mnie dziad. Nie miałem gdzie się skitrać. Irytuje mnie to, bo zasłania mi mojego GPS-a i nie chcę brać w tym udziału, a tu jakieś górnoty mi się włączają. Minąłem metę, mogłem przypominać przed... Aaaa, ja pierdolę, kto tu mur postawił? Kurwa, już by mnie nie złapali. A, szesz ty. Ale teraz to mnie zirytowała ta sytuacja. Nie odbiorę typeczka. Ciarki, nie typeczka w ogóle. Można w czasie pościgu? Każe. Będzie zgub pościg. A nie. Nie zacieraj z bykiem, bo nadzieję cię na roki. Nie, nie wzięło mi jej. Czuję, że nie zaliczę tego. Cel już niedługo trafi do aresztu. Było mi ją, czy nie? Nagroda kryjówka. Nie damy rady długo jechać za celem. Wiem to. Nie mogę, dopóki mnie policja ściga, to pewnie nie mogę. Ja ich kurwa nie zgubię w tym czasie, żeby jeszcze tu wrócić. Ciężki temat będzie. Dodatkowo nic nie widzę. Zamknij pampłę, że tak ci powiem. Blokada rozstawiona. Posiłki już jadą. Trzymać się podejrzanego wozu. Do wszystkich jednostek. Ścigany wóz wjechał do Griffith Park. Widzę cel, tym razem już mnie zobaczył. No co za dziadyga, no. Mi wyznaczało trasę tylko do niej, dobra. Tak mnie ściga, że jedzie przede mną, nie? Uwaga, podejrzany wóz wjeżdża do Belmont. Boże, że zajechałem, bo mi się wacha już kończyła, nawet nie widziałem. Chyba nie pomogę jej w potrzebie, trudno. Centrala, właśnie oberwaliśmy. Posiłki powinny niedługo dotrzeć. A budę na miejscu i gotowy do pomocy. Znowu mi się waha skończyła, przed chwilą byłem na stacji, halo. O co to chodzi?
Zróbcie to trzeba, żeby zatrzymać tego kierowcę. Centrala, to AWD. Dołączamy do pościgu. O, jeszcze helikopter dołączył w życiu. Kurwa, radiowóz miałeś uderzyć, nie w budynek. Aj tam. Nie no. Dzisiaj będzie troszkę wulgarnie po prostu. Zupełnie nie tak miało to wyglądać. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? Dobra, trzeba uciekać. Ja przyspieszam, on przyspiesza, jakim cudem? Patrz, ja chcę go wyprzedzić. Ja wbijam nitro, on nagle dostaje strzał do przodu, nie? Gliniarzy jeszcze mnie ściga. Zniknął helikopter, co jest akurat pozytywne. To wszystkie jednostek. Ścigany wóz wjechał do Apolonia Bliski. To mnie goni, no. Aj, tam dawaj, 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 dzida. Ciężko się skręca już tym autkiem. Czuję, że będzie z tego lipa. Zadanko będzie na bank niezaliczone, w sensie takim, że nie odwiozę tej osoby. Kwestia, czy ucieknę policji. Poirytowała mnie cała ta sytuacja, nie powiem, że nie. Jednostka przekrywująca wypada. Centrala do wszystkich jednostek. Blokada rozstawiona. No i leci! Do wszystkich jednostek widzimy ścigany wóz. Wjeżdża do Underwood Garden. Dajmy uciec. Kurwa, no już mnie zdążył zobaczyć. Co za dziad. Shit. Jeszcze dwa autka mnie ścigają. Trzymajcie kciuki, żebym im uciekł i żebym jeszcze zdążył tam dojechać po gościa. Go gościóweczka, po Justicję. Pora na klasyczny manewr zaręczny. Nie pozwólcie celowi uciec, kawaleria już jedzie. Jaka kawaleria, to znowu będą ten? O, będą mieli wsparcie, shit. Do wszystkich jednostek, blokada rozstawiona. Centrala, chyba będziemy musieli się wypisać z tego pościgu. Wypiszcie się, wypiszcie. Dorwijmy te łajce. Mam nadzieję, że mnie nie dorwą, że uda mi się uciec. Ale kawał czasu na odcinku, no niestety, to w zasadzie stracony na ten cały pościg, nie? Ścigany pojazd zwiał. Kończymy. Stali mnie szukać. To, że i tak się mogę na nich natknąć teraz, nie? Na drodze. Mam 9 minut, żeby dotrzeć po Justicję i później z Justicją też będę musiał pomijać patrole polityczne, policyjne. To łatwe nie będzie. I to jakiś ślepy jak kret jestem, nic nie widzę w tych ciemnościach. Słabe reflektory czy co w tym autku? Polecał autostradą, ale tu będzie lipa, jak zobaczy policję, to nie będę miał kiedy uciec. Ojej, do nim on 2000 yardów przeszło. 8 minut. Powinienem dotrzeć. Ale policji gdzieś nie trafił, nie? Albo takiej sytuacji. Mówię, nie widzę nic, bez kitu. Nie, jeszcze w mieście jak w mieście, ale gdzieś zjadę ten, to
zimno. Tam policja. No i gdzie ja mam tu zjechać? O, Kyrle Leison. Ok, policja. Już mnie widzą? Jeszcze mnie nie widzą, dobra, ucieknijmy. Myślałem, że sobie tam graffiti zbiorę, ale... Tak, bo ja im bliżej pewnie będę, tym więcej tych patroli będzie, no faktycha, nie? Ona też jest poszukiwana. Stację benzynkową przejedźmy. Bez kitu normalnie, emocje. Jadę jakąś? Dobrze, że to policję widać na tej minimapie, bo tak to już bym wpadł w jakiś patrol. W tym mieście to cały budżet miejski, to nie muszą wywalać, kurczę, na policję. Tyle ich tu jest. Dawaj, wsiadaj. Wsiadaj maleńka i palimy stąd wroty. Unikaj policji, no. Dzięki, gliny się nie patyczku. Dziękuj, daleko to? Jo. Daleko. Nie pomogę innemu rajdowcowi. Wiemy. To się chwali. No, oni są dziady z przodu. Dokąd cię zawieść? Do kryjówki. Się robi. O, tu była woda. No to, żebym cię zawiózł, kochana. Nie tyle zatrzymali, co próbowali staranować. Zmuszali do hamowania spiskiem i przeklinali tak, że moja abuela by się zarumieniła. Czyli przed nimi uciekasz. Tak, a ty mi właśnie w tym pomagasz, więc mam nadzieję, że masz dobrego prawnika, Guaj. Nie dam się wziąć żywcem. Jestem z tobą do samego końca, słonko. Wszystko gra? Dziwnie się na mnie patrzy. Nie rozbił drzewa? Ja cię znam. No pewnie. Ja powiem, że rozbiję to drzewo. Justicia. Miło cię poznać. Coś ci się stało w głowę? Obserwuję cię na Insta, jesteś punk funk diwa. Uwielbiam twoje posty. Kręcą czy pewną prosto? Staram się tylko być sobą, wiesz? Długo mi zajęło odnalezienie mojego prawdziwego ja. No, to widać. Uwieczniasz w Lakeshore takie prawdziwe chwile. Radosne, ludzkie. Konieczność przedstawiania się jako mężczyzna w mojej społeczności, ten niepokój. Bałam się w ogóle wychodzić z domu. Dlatego teraz żyję swoim życiem, rozwijam swoje pasje i pomagam innym robić to samo. W kotka i myszkę tak bawimy z nimi, kurczaczki tutaj. Się odbiliśmy. To maleńka, jeszcze nie raz coś przyłożymy, spokojnie. Tu bądź na to przygotowana. Policja. Wszędzie jest policja. Teoretycznie już jest bliziutko, 500 yardów. Przed nami gdzieś tam radiowóz jedzie, patrol. Niżej, poniżej nas, ale jest. To jest tam. Taki tajniak, co? Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Celebrytka w mojej furze. Hej, słonko, dzięki za pomoc. No co? Jesteśmy kompadres na wieki, ha? Lojalność rodzi lojalność. Czasami. Różnisz się od innych osób, serio. Podoba mi się to. Dzięki. To komplement. Spadaj kiedy chcesz. Dzięki. Mi casa es su casa. Casa es su casa. Ogarnięte. Jeszcze nocka przed nami. Koniec. Tu jest duża kasa. 15 tysięcy. Mam. Jadę. Bum. Trzeci poziom, cały czas mam tej obławy, także może być grubo. Na koniec tej nocki, no ale damy radę. Irytacja tą pierwszą ucieczką minęła. Ale potrafi, powiem wam, potrafi napsuć krwi. Tutaj taki pościg. Uuu, już zaloty.
Panie i panowie! Cóż za styl, cóż za lądowanie! Prawie nawet telemark wyszedł. Ja tam dolecę, a nie dojadę. O, doleciałem. Mayday, mayday. Pit, jadą. Jadą z marmeladą. No jest za mną, stranie. Czekaj. I pościg. A nie, dobra. Dało się. Widziała mnie, ale jednak chyba nie do końca. Udało się. Chciałbym 600. Chciałbym dojechać trzeci, wyzwiemy go. Proszę, jak on dojedzie drugi. Więc stówek, wyzwiemy boosta. Jazda. Sky is the limit. Life is no limit. Dym, 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 jazda. Na razie sobie podraftuję. Jak się już dodraftuję, to się spróbuję odpalić. Tu trochę tych prostych jest. Wybił się akurat w radiowóz. Cudnie. Jadę ósmy, jadę ostatni jestem. Nice. Odbiorę ci tę pozycję. Dobra. Pusty. Koleżka, z którym się założyłem, jest siódmy, więc na razie mamy przody nad nim. Boże, ta banda się nie rozbijała, bo... Nie, jestem mordo czwarty. Nie najgorzej. Celuję w trzecie miejsce. A potem może dostanę apetytu na więcej. Cię lekko obtarłem, ty. Do wszystkich jednostek. Patrol na miejscu. A podraftujemy cię trochę. Shit, 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 shit. Cały czas jestem czwarty, a zależy mi na lepszej pozycji. W ogóle co? Tak zgubił prędkość. Halo. Dawaj, dzida, dzida, dzida. 6000 tylko za to wygram, to nie jest mało, to jest za mało. Deptaj. Oni tam powyrywali skurkowańcy do przodu. Chcę rozwalić, miał jakąś szansę. Jeden dyszek jadę, no nie wierzę, nie? Wyścigu, kurde, 70 na godzinę. I to tuningowaną furą, nie? Mile w sumie, więc... Chyba są mile, nie? 70 to jest, kurczę, nie prędkość. Ech. HWD, ja usłyszałem HWDP i mówię, co oni tu krzyczą, za teksty im wygrali. Ale nie, człowiek usłyszał to może co chciał, także wiecie. Aczkolwiek policja mi na tą chwilę jeszcze nie utrudnia tego wyścigu, ale też go nie ułatwia niestety. Mogłaby im poprzeszkadzać z przodu i mi troszkę ułatwić, ale po co? Kurde, jak pouciekali z tych yardów.
O, ale teraz odjebałem. O, stracił sterowność całkowicie, nie? Ech, nie zgarnę tych 15 koła tu. Teraz nawet wyprzedził mnie typ, z którym się założyłem. Nie fajnie, bardzo nie fajnie. No dobra, ja już sobie powtarzam z tego, bo to nie ma sensu, nie dojadę tego. Powiem wam szczerze, że tego Unbounda mi się dużo przyjemniej gra na multiku, na online. Mimo, że też dostaje baty, ale tam się gra dużo przyjemniej. Tu jakiś, moim zdaniem, jest bardzo wymagający. Nie wybacza w ogóle błędów, mimo że gram gdzieś na tym łatwym poziomie trudności. To nie wybacza kompletnie błędów. Delikatny błąd i widzicie, co się dzieje, nie? Człowiek jest pozamiatany, więc trzeba się mocno pilnować, a nie jest to łatwe. No, jeszcze sobie gram na padzie, wystarczy mi się palec gdzieś obsunie na analogu i już pozamiatane. Teraz mi idzie jeszcze gorzej niż wtedy. Hit. Pełne skupienie. Kurde, szósty, jestem słabo. Miataj z drogi, kapuścia na głowę. To było specjalnie? Dobra, nara, chłopaki. Dobrze ci idzie. Centrala jednostka przekrytująca na miejscu. Co mnie tak nagle wywalili? Ej, oszukujesz? Nie oszukuję, panie, trzeci jestem. Chciałbym chociaż tą pozycję dowieźć do mnie. Ty, nie dowiozę, już mnie wyprzedził dziad. Zakład wygrywam, czy nie? Długo to wie, nie? Się zaczyna tu moje lamienie, już. Ech. Wiecie, asfaltem, chłopie. Tam już mi jeden siedzi centralnie na kurcze tłumiku. 60% niby dopiero, ale... Ale to 60%. Warty jak dojadę będzie git, ale chciałbym trzeci chociaż. No bo na pierwsze to w ogóle nie liczę w tym wyścigu, na pierwsze miejsce. Dla mnie to jest nie do wykonania chyba obecnie. Chyba, no, zdecydowanie. Patrząc na to, jak mi idzie. Trzeci, mógłbym go wziąć. Mnie tym radiowozem, ty w dupę jeb... Kany, ja pierdykam, pusty jestem przez policję, nie? Nice.
na 82% wyścigu. Ty typ, z którym mam zakład, mnie wziął, no. Odbiorę ci tę pozycję. Tylko nie trać koncentracji. Eliminowano nas z pościgu. Atakowała ryska. Niech jemu policja poprzeszkadza, nie tylko mi. Nie. Serio. Ja pierdolę. Bez sensu totalnie, nie? Kurczę, no. To w dupie mam jego pieniądze. W dupie mam to, że jestem stratny. Nie powtarzam tego wyścigu. Zirytował mnie niesamowicie. Czemu ja gram w ogóle w ten Need for Speed, kurwa? Widzicie to samo. To samo jest, jak gram w FIFA. Wiem, że będę się denerwował, będę się wkurzał, a i tak gram. Nie powtarzam to, tego. W dupie to mam. 15 tysięcy, trudno. Zamiast wygrać, jestem stratny 1500. Chuj w to wbijam, brzydko mówiąc już, bo kto jest ze mną na Need for Speedach, odkąd są na moim kanale, ten wie, że przy Need for Speedach rzucam mięchem, nie jest to żadna nowość. To jest to samo? Ktoś zamulił. Puchacz, tam nic nie mogę już zrobić. Tu jest B2. Mi została rozruba, ale mi się czas odcinka kończy, także ja sobie tą rozrubę już pojadę na następnym odcinku. Finał odcinka mega słaby. Mega słaby, ale i w Unboundzie jak grywałem, też takie sytuacje miewałem, także nic, słuchajcie, nadzwyczajnego. Kurde, nie zabiłem go. To ja was się tutaj z tego miejsca, znaczy się z was, ja się z wami z tego miejsca pożegnam. Dziękuję wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że mimo wszystko się może dobrze bawi się, chociaż trochę pośmialiście. Może trochę emocji wam się po tych wyścigach udzieliło ode mnie. Mam nadzieję, że tylko pozytywnych, nie negatywnych. Wiecie, to jest gra, więc ja dalej się tam cieszę tą rozgrywką. Tyle, że po prostu... No, zdenerwowała mnie końcówka. Mnie końcówka, bo dzisiejszy odcinek tak dosyć mocno mnie irytował w niektórych momentach, więc nic, nic nadzwyczajnego. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Natomiast już nie ma co przedłużać. Na dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję wam serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Hej!